Dzień dobry, to jest program Rzecz o Prawie, Karolina Kowalska. Moim gościem jest dzisiaj Jakub Szulc, były wiceminister zdrowia i ekonomista. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Prezes Jacyna, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, powiedział, że 34 szpitale wykonały ryczałt za pierwszy okres rozliczeniowy sieci szpitali poniżej 90%. I co to znaczy dla tych szpitali? No to znaczy, że otrzymają w pierwszym półroczu 2018 roku finansowanie o co najmniej 10% mniejsze niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. I co to dla nich znaczy? Bo są głosy, że upadłość. Znaczy to mamy kłopot polegający na tym, że jeżeli dodamy wzrastające ciągle oczekiwania płacowe i to, co wydarzyło się w ochronie zdrowia, to, co wydarzyło się w systemie przez ostatnich kilka miesięcy, czyli protest najpierw rezydentów związany z wypowiadaniem klauzul opt-out, a potem nakręcającą się dalej spiralę w innych zawodach medycznych, znaczy także wśród lekarzy specjalistów, ale także wśród innych zawodów medycznych, no to już widzimy, że tych pieniędzy w pierwszym półroczu jest w najlepszym wypadku na styk. Natomiast jeżeli do tego dodamy sytuację taką, w której szpital traci finansowanie, to które miał poprzednio i będzie finansowany w niższej wysokości, a do tego jeszcze będą dochodziły sytuacje typu faktury korygujące, no bo za pierwsze 3 miesiące szpitale otrzymają ryczałt w pełnej wysokości, a dopiero później Narodowy Fundusz Zdrowia w kolejnych 3 miesiącach będzie korygował wypłaty, no to faktycznie dla części z tych szpitali na pewno oznacza to istotne problemy finansowe. A to są już często zadłużone szpitale. No zazwyczaj tak, to znaczy ciężko jest znaleźć w ogóle podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą w jakikolwiek sposób i ma zerowe zobowiązania. To nie jest nic nienaturalnego. Tutaj bardziej martwi co innego. Bardziej martwi to, że generalnie szpitale pracują co do zasady na rentowności 0 minus albo 0 plus. Czyli nawet jeżeli wypracowują pozytywną, dodatnią marżę przychodów nad kosztami, no to ta marża jest bardzo niewielka. W momencie, kiedy tracą część finansowania, no to w sposób oczywisty będzie to się przekładało na poziom zadłużenia po prostu. Natomiast czy to będzie oznaczało upadłość? No upadłości wprost nie może oznaczać z tego prostego względu, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, czyli jeżeli mówimy o szpitalu, który jest zorganizowany w takiej formie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nie ma zdolności upadłościowej, więc upaść nie może. Natomiast na pewno będzie to oznaczało problemy z finansowaniem, problemy z funkcjonowaniem. No a co za tym idzie, to zawsze na koniec dnia przekłada się na sytuację pacjentów, no bo jeżeli szpital nie ma pieniędzy do tego, żeby realizować swoje zobowiązania, no to zawsze pojawia się pytanie, no to z czego tak naprawdę ten szpital w takiej sytuacji leczy? Jaka jest ta kwota wyjściowa? Bo rozumiem, że na pierwszy okres rozliczeniowy, czyli na ostatni kwartał 2017 roku, szpitale dostały jakąś kwotę, która była zbliżona do tego, co dostawały w kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia, zanim weszła sieć szpitali. Rzeczywiście tak było? Znaczy to wyglądało bardzo różnie. To wyglądało tak, że tutaj trzeba się cofnąć do tego, w jaki sposób był ten algorytm wyliczany, czyli algorytm wyliczania ryczałtu. A więc to są procedury wykonane w roku 2015 roku, w cenach z roku 2000, liczba procedur wykonanych w 2015 roku, w cenach z roku 2017. No i w zależności od tego, jaki profil działalności miał szpital, wychodził w wyniku takiego wyliczenia albo, mówiąc potocznie, do przodu, albo, czyli wychodził albo górką, albo kończył, albo z wyliczenia wynikało, że dostanie mniej pieniędzy, ale suma summarum, no to były pieniądze zbliżone do tych, które szpitale otrzymywały poprzednio, można powiedzieć, że z delikatnymi wzrostami. Tyle, że poprzednio szpitale robiły nadwykonania i za część tych nadwykonań dostawały pieniądze, prawda? Tego nie uwzględniał ryczałt. No tutaj ryczałt mówi jasno i wyraźnie, że jeżeli szpital wypracuje więcej zadań, wykona więcej procedur niż kwota ryczałtu, na którą opiewa, to może otrzymać większe pieniądze, ale tylko w sytuacji takiej, kiedy inne szpitale nie dowykonały tego ryczałtu. Czyli mamy sytuację taką, że jeżeli ja zrobię 10% więcej, no to mogę liczyć na jakieś pieniądze, ale mogę liczyć pod takim wszakże warunkiem, że inne szpitale miały niedowykonanie w tym samym czasie. Jeżeli wszystkie szpitale skończą okres nadwykonaniem, co jak wiemy się nie wydarzyło, bo pani przytoczyła przykład no, skrajny, można powiedzieć, dlatego że 34 szpitale to są te szpitale, które straciły 10% albo więcej ryczałtu w pierwszym półroczu 2018 roku. Natomiast wszelkie
wszelkie znaki na niebie i ziemi pokazują, że szpitali, które w ogóle straciły ryczałt, jest zdecydowanie więcej, tyle że ta skala straty była mniejsza niż 10%. Ale to też się wiąże z jakimiś kłopotami dla tych jeżeli szpital, tutaj cezurą jest 98%, to znaczy, jeżeli wykonałem 98% ryczałtu albo więcej, to otrzymam 100% płatności. Jeżeli wykonam mniej niż 98%, no to arytmetycznie złotówka, za każdą złotówkę nie do wykonania otrzymam 1 złoty ryczałtu mniej. Znaczy, to jest sytuacja taka, którą częściowo nie powinniśmy się martwić, no bo skoro szpital nie wykonał, no to znaczy, że nie ma takich potrzeb, żeby wykonywać. Tylko z drugiej strony mamy sytuację taką, że musimy pamiętać, że na to nałożył się protest lekarzy właśnie, a więc w niektórych przypadkach ograniczenie działalności szpitala. Bo trzeba było zamknąć oddział, bo nie było lekarzy, tak? Nawet jeżeli nie trzeba było zamknąć oddziału, to proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że jeżeli mówimy o oddziale zabiegowym, w którym wprowadzamy pracę zmianową, czyli mamy jednego, dwóch lekarzy góra do pracy na oddziale w ciągu całego czasu jego funkcjonowania, to ten oddział operatywy już nie wykona, bo nie ma kim tak najzwyczajniej w świecie tej operatywy wykonać. Czyli nie musi. Czyli mamy sytuację taką, nie zamykam oddziału, ale i tak nie jestem w stanie wykonać kontraktu. Jeżeli staję przed taką sytuacją, no to siłą rzeczy jestem karany, bo jeżeli zamykam oddział, no to zgłaszam to do Narodowego Funduszu Zdrowia, zgłaszam to do wojewody, mogę uznać, że zdarzyło się zdarzenie nadzwyczajne, siła wyższa, coś na co nie miałem wpływu, można to uwzględnić. W sytuacji, w której ja nie zamykam oddziału i nie zamykam szpitala, bo to zawsze jest ogromny kłopot zarówno dla samego szpitala, ale przede wszystkim dla pacjentów, którzy w tym szpitalu leżą, no to wtedy, mimo tego, że musiałem ograniczyć działalność, nie przysługuje mi żadna możliwość odwołania się od takiej zmiany, która nie wykonałem kontraktu, bo nie mogłem. Algorytm ministra zdrowia takiego pojęcia nie rozpoznaje. Drugą rzeczą jest to, że pierwszy okres rozliczeniowy i to tak naprawdę fatalnie wpłynęło na możliwość szpitali do przystosowania się do tej zmiany, że ten pierwszy okres rozliczenia był dramatycznie krótki, bo miał tylko 3 miesiące. I był kłopotliwy, więc, bo tam były święta, prawda? A więc w zasadzie nawet jeżeli widziałem, że nie wykonuję tego ryczałtu, to bardzo często nie miałem nawet możliwości zareagowania, bo ostatni miesiąc rozliczeniowy, to o czym pani wspomniała, no to grudzień, a więc święta, a więc nowy rok. I nikt, kto nie musi się kłaść do szpitala w tym okresie, do szpitala się po prostu nie kładzie. Także tutaj sezonowość niestety zadziałała zdecydowanie na niekorzyść szpitali. A czy jest taka możliwość, że szpital nie wykonał tego ryczałtu, ale nie ma problemów finansowych, bo rekompensuje sobie w jakiś sposób świadczeniami odrębnie finansowanymi? I co to są za świadczenia? Bo taką usłyszałam opinię i chciałam się zapytać, czy jest możliwe, że ktoś robi te świadczenia finansowane poza ryczałtem, ponieważ robi ich tak dużo, to ryczałt wykonywać nie musi, a płynność finansowa jest. Inaczej, oczywiście, że taka sytuacja jest możliwa, tylko z perspektywy szpitala każdy przychód jest przychodem dobrym i ważnym, bo my w systemie ochrony zdrowia polskim nie mamy takich nadwyżek marsz, nie mamy tak dobrze wycenionych procedur i znowu finansowanie całego systemu ochrony zdrowia jest na tyle niskie, że nie mamy rezerw i możemy powiedzieć, okej, to ja z 5 milionów złotych rezygnuję, bo sobie to odrobię gdzie indziej. Na przykład na operacjach zaćmy czy endoprotezy plastyki. Których z kolei fundusz zakontraktował zdecydowanie więcej na ten ostatni kwartał. No ale to są dwa różne worki i teraz mamy sytuację taką. Oczywiście z perspektywy szpitala ważne jest, żeby zrobić jak najwięcej procedur w świadczeniach odrębnie finansowanych. Świadczenia odrębnie finansowane to nic innego jak tak naprawdę rozliczanie efektywnościowe, czyli takie jak dotychczas. Tak? Czyli mam kontrakt w określonej wysokości, jeżeli ten kontrakt wykonam, to będę miał zapłacone do wysokości tego kontraktu, jeżeli nie, no to będę miał zapłacone za tyle, ile procedur faktycznie wykonałem. To jest blisko połowa wszystkich pieniędzy, z całego strumienia pieniędzy, który trafia do szpitali w ramach podstawowej sieci zabezpieczenia. Natomiast to nie jest tak, że jeżeli ja mam większe pieniądze w świadczeniach odrębnie finansowanych, to lekką ręką będę rezygnował z tych pieniędzy, które mogę otrzymać w postaci ryczałtu, no bo znowu tutaj trzeba popatrzeć na dwie rzeczy. Pieniądze w postaci ryczałtu to są najprostsze pieniądze, które szpital może otrzymać. Po drugie, w przypadku ryczałtu
Zupełnie inaczej niż w przypadku świadczeń ode mnie finansowanych, dyrektor szpitala ma pełną swobodę w decydowaniu, na co te pieniądze tak naprawdę idą. To znaczy w zależności od tego, jaką szeroką działalność prowadzi szpital i ile jego procedur, to są procedury ryczałtowe, może w zasadzie dowolnie kształtować politykę działalności szpitala, bo to dyrektor szpitala będzie decydował teraz, czy decyduje teraz o tym, których świadczeń powinno się wykonywać więcej, których powinno się wykonywać mniej. A więc to są najbardziej elastyczne także pieniądze w systemie. Ja nie sądzę, że ktokolwiek tak o po prostu powie, no to ja dziękuję za tych kilka baniek, bo tych kilka baniek do niczego mi nie jest potrzebne, bo szpital ma się świetnie. No, w takiej różowej rzeczywistości niestety nie funkcjonujemy. A czy możliwe jest to, o czym mówił prezes Jacyna, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, że część dyrektorów nie zrozumiało idei sieci szpitali i dlatego nie zmieściło się w ryczałcie, czy zeszło poniżej 90% jego wykonania? Znaczy, to jest tak. Ja przez ostatnie pół roku bardzo dużo jeździłem po Polsce, podobnie zresztą jak prezes Jacyna, oczywiście wartość wyjazdu prezesa Jacyny jest zdecydowanie większa od mojej, ale bardzo dużo spotykałem się z dyrektorami szpitali i wydaje mi się, że zabrakło jednej rzeczy. Zabrakło tego, co w przypadku kontraktów takich, jakich mieliśmy wcześniej, nie było niezbędne i konieczne, a w przypadku ryczałtu jest absolutnie podstawową wartością do monitorowania, mianowicie monitorowania wykonania ryczałtu. Dlatego, że do wejścia w życie sieci szpitali zarządzanie stroną przychodową szpitalu wyglądało tak, że to była decyzja dyrektora. Robimy nadwykonania, bo jest szansa, że Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci, albo nie robimy nadwykonań, czyli hamujemy szpital w końcówce roku, bo wiemy, że NFZ pieniędzy nie ma i za nadwykonania płacił nie będzie. Od 1 października mamy do czynienia z zupełnie inną sytuacją. Ja muszę codziennie wiedzieć, jaki odsetek czy jaki procent ryczałtu mam wykonany, dlatego że to oczywiście nie przekłada się na moją sytuację finansową w tym okresie rozliczeniowym, ale przełoży się na nią w następnym. Czyli to jest ten kłopot, z którym mamy do czynienia, o którym mówił prezes Jacyna, przytaczany tutaj bardzo często. 34 szpitale straciły ponad 10% wartości ryczałtu. Ogromna kwota wynikająca z tego, że przypuszczalnie poza tymi czynnikami, o których mówiliśmy, czyli protest lekarzy, opt-out, braki kadrowe, na pewno zagrało też to, że tutaj nie wszystkie szpitale przygotowały się do tego, żeby patrzeć, jak wygląda wykonanie ryczałtu w poszczególnych komórkach organizacyjnych szpitala i żeby mieć te informacje na tyle na bieżąco, żeby można było reagować, jeżeli coś się dzieje źle. No bo jeżeli dyrektor otrzymywał informacje z pierwszych dwóch miesięcy okresu rozliczeniowego w połowie trzeciego miesiąca, czyli 15 grudnia, no to z całym szacunkiem nie za wiele mógł zrobić, bo miał na to 6 dni, bo potem już była przerwa świąteczno-noworoczna, prawda? I myślę, że to tego zdecydowanie zabrakło. Czy zabrakło zrozumienia? Nie wiem, nie wydaje mi się. Bardziej zabrakło wiedzy, w jaki sposób skutecznie monitorować wykonanie ryczałtu, zarówno w oddziałach szpitalnych, jak i w poradniach ambulatoryjnych. Czyli wydaje się, że ten ryczałt i sieć szpitali powinna iść z jakimś narzędziem informatycznym, które by to monitorowało, prawda? To znaczy tylko, że to jest tak, że my żyjemy w rzeczywistości, która ciągle nam się zmienia i tak naprawdę zaproponowanie rozwiązania, zresztą też się mogę pochwalić, że my też takie rozwiązanie oferujemy. Zaproponowanie takiego rozwiązania, no, ciężko jest oczekiwać od regulatora, że regulator przy każdej zmianie prawa będzie proponował narzędzia, które będą rozwiązywały czy ułatwiały wejście w życie tego prawa. Nie taka jest rola regulatora. To znaczy ja rozumiem, że określone cele i określone priorytety miało Ministerstwo Zdrowia, proponując najpierw sieć szpitali, a później finansowanie ryczałtowe. No a drugą rzeczą jest to, że tak jak mówię, moment wejścia w życie na pewno był bardzo nieszczęśliwy. A druga rzecz to taka, czy ci, którzy powinni być bezpośrednio zainteresowani, faktycznie się tym zainteresowali i czy przyłożyli należytą uwagę, bo to jest zmiana o 180 stopni. Znaczy zmiana zasad finansowania to jest zmiana o 180 stopni bez dwóch zdań. I albo to rozumiemy, albo udajemy, że funkcjonujemy w rzeczywistości, która już nie istnieje. Mówi się, że minister Szumowski skoryguje sieć szpitali. Pierwszym sygnałem miało być rozporządzenie, projekt się pojawił, rozporządzenie w sprawie
świadczeń wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania. I to miała być taka furtka, rozumiem, dla finansowania szpitala, który straci ryczałt. Czy można stracić ryczałt kiedy i co wtedy? No można stracić ryczałt. Ryczałt można stracić wtedy, kiedy się rażąco naruszy zasady wykonywania tegoż, albo w wyniku normalnego rozwiązania stosunku cywilnoprawnego, jaki łączy szpital z Narodowym Funduszem Zdrowia. Bo każdą umowę, no, na tym polegają stosunki cywilistyczne, każdą umowę można wypowiedzieć i zarówno Narodowy Fundusz Zdrowia, w uzasadnionych przypadkach tutaj pełnej swobody fundusz nie ma, ale szpital ma możliwość wypowiedzenia takiej umowy. To, o czym pani mówi, to znaczy wzbudziło falę kontrowersji i dyskusji właśnie na zasadzie takiej, czemu to rozwiązanie miałoby służyć, czyli powrót do finansowania efektywnościowego, czyli rozliczania na zasadzie jak dawniej świadczeń, wszystkich świadczeń, w tym także ryczałtowych, pod warunkiem, że szpital wypowiedział umowę i jest w okresie wypowiedzenia. Znaczy wzbudziło o tyle kontrowersję, że faktycznie na pewno jest tak, że takie rozwiązanie jest potrzebne. To znaczy, co zrobić ze szpitalem, który w jaki sposób powinien rozliczać się szpital, który umowę wypowiedział. Natomiast kłopot wydaje mi się polega na tym, że rozwiązanie zostało włączone do tego rozporządzenia, a nie innego rozporządzenia, które opisuje zasady funkcjonowania ryczałtu. No i też należy się zapytać, a w zasadzie dlaczego szpital, który wypowiedział umowę, miałby się rozliczać na innych zasadach niż szpital, który działa zgodnie z umową. Znaczy, oczywiście można powiedzieć, że łatwiej jest zarządzić procedurami, świadczeniami odrębnie finansowanymi niż ryczałtem, no bo przyznaję kwotę ryczałtu, więc płacę ryczałt niezależnie od tego, ile by szpital nie wykonywał. Ale ja nie wiem, czy to jest wytłumaczenie wystarczające. Tutaj trzeba pytać regulatora, co miał na myśli. No pojawia się faktycznie ryzyko takie, że w krańcowym przypadku, i ja wiem, że to jest trochę sprowadzanie tej sprawy do absurdu, ale w krańcowym przypadku można sobie wyobrazić taką sytuację, że wypowiadam umowę z 3,5-rocznym terminem wypowiedzenia. A wtedy do końca okresu finansowania w ramach tego rozdania sieci funkcjonuje tylko i wyłącznie na świadczeniach odrębnie finansowanych, bez jakiegokolwiek ryczałtu. Co to zmienia? No zmienia to jedną rzecz w sposób zasadniczy. O ile w przypadku ryczałtu dyrektor oddziału wojewódzkiego funduszu nie ma żadnej swobody w kształtowaniu wysokości wynagrodzenia, jakie szpital otrzyma, o tyle w przypadku świadczeń odrębnie finansowanych dyrektor ma pełną swobodę w decydowaniu, ile pieniędzy szpital dostanie. A że akurat projekt rozporządzenia pojawił się w takich, a nie innych okolicznościach, czyli poprzedził, czy też wyszedł zaraz po pokazaniu się informacji, że dużo odsetek szpitali nie wykonało ryczałtu, no to natychmiast oczywiście pojawiły się spekulacje, czy to nie ma przypadkiem temu służyć. To mówię, to jest trochę sprowadzanie, takie rozumowanie, które przytoczyłem przed momentem, trochę jest sprowadzaniem sprawy ad absurdum, ale nie ma rzeczy niemożliwych, które by się prędzej czy później w rzeczywistości nie zadziały. O tym też musimy pamiętać. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Moim gościem był Jakub Szulc, były wiceminister zdrowia, ekonomista, a ja zapraszam po przerwie.